Cześć, dzisiaj nie będzie recenzji gry planszowej, ponieważ dzisiaj stwierdziłam, że pokażę Wam grę planszową z mojego dzieciństwa, a tą grą jest gra pamięciowa do nauki języka angielskiego ABC. Tak ona wygląda. Jak widzicie, opakowanie jest już zniszczone, a raczej podniszczone. Gra była przeznaczona od 2 do 8 graczy, a wiek graczy to od 4 do 10. To jest gra wydawnictwa Tref, jeszcze miało tutaj takie stare logo i tak się prezentuje po drugiej stronie. Natomiast z tyłu pudełka mamy informacje w 5 językach. Klasyczna gra, jedna z najprostszych, a jednocześnie najbardziej popularnych na świecie. Rozwija pamięć wzrokową, ćwiczy koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Tym razem została specjalnie opracowana, aby uatrakcyjnić początkującą naukę języka angielskiego. Zawiera zestaw różnorodnych ćwiczeń służących do opanowania i utrwalenia szczegółowo dobranych słówek. Może być wykorzystywana zarówno w domu, jak i w szkole. Zawartość pudełka to 70 kart, 35 par, zestaw słówek do wycięcia, zestaw ćwiczeń i instrukcja. Powiem Wam, że ten opis to chyba czytałam pierwszy raz w swoim życiu. I jeśli chodzi o zestaw słówek do wycięcia, to faktycznie mam je w środku. I zastanawiałam się, czy czasem one nie zostały zrobione przez moją mamę, bo pamiętam, że swego czasu, jak byłam dzieciakiem, to moja mama właśnie robiła mi na komputerze taki zestaw słówek do wycięcia, drukowała go, potem go wycinała i ja sobie go naklejałam właśnie na meble albo na ścianę. I myślałam, że właśnie ten zestaw słówek tutaj także pochodzi właśnie od mojej mamy, a jednak nie, on został dołączony do gry. Zobaczmy zatem, jak prezentują się elementy w pudełku. Jak widzicie, w środku mamy wypraskę i karty. Nie wiem, czy są one kompletne, bo tak szczerze mówiąc, to nie zaglądałam do nich. Że zobaczmy, jak one wyglądają w rzeczywistości, czy są bardzo zniszczone. Nawet nie, tak jak patrzę, to ta grupa kart nie jest zniszczona, nie jest jakoś pomazana. Tutaj mamy, jak widzicie, karty już z angielskimi słówkami. Tak jak Wam już wspominałam w filmiku z gry Potwory do szafy, ja bardzo lubiłam w dzieciństwie gry pamięciowe, właśnie takie klasyczne memory. Miałam chyba jeszcze dwie gry właśnie z tej serii i też z Trefla, bo pamiętam właśnie, że miały taką ten wzorek na ich zewnętrznej stronie. Ale przyznam szczerze, że nie pamiętam, co one przedstawiały. Prawdopodobnie chyba były to postacie z Disneya, ale no już teraz nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że właśnie tak, że to były postacie z Disneya, że tam był chyba Król Lew bodajże, albo Mała Syrenka. Chociaż może mi się to mylić, bo ja też miałam Czarnego Piotusia właśnie z postaciami z bajek Disneya, więc może mi się to mylić. Ewentualnie, bo coś mi się też teraz przypomina, że prawdopodobnie miałam też same warzywa. I to na pewno miałam, bo pamiętam takie gruszki jakieś kolorowe, więc na pewno miałam warzywa i wydaje mi się też, że właśnie miałam jakieś postacie z Disneya, ale no niestety tylko ta gra, jeśli chodzi o memory, przetrwała do dzisiejszych czasów. Tamte niestety prawdopodobnie pogubiłam elementy albo komuś ją dałam. Sobie zdejmiemy ten element. I tutaj właśnie pamiętam, że są te słówka, które były na odwrocie napisane. Mamy tutaj słówka razem z moim starym włosem. Także tutaj mamy te słówka. Nie wiem, czy one są wszystkie. Chyba raczej nie. Tutaj coś jeszcze jest, nie wiem. A, tu jakiś znak firmowy. Raczej chyba nie ma ich wszystkich, bo pewnie je pogubiłam. Dobrze. Ale co do ćwiczeń, to niestety zupełnie ich nie pamiętam. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego tutaj się znajdowało. Nie jestem pewna, czy ta gra nie była jeszcze wcześniej użytkowana przez moich kuzynów. Może dlatego nie kojarzę zupełnie tych zestawów ćwiczeń. Bo bardzo możliwe, że tak właśnie było. Tak czy inaczej, tak właśnie prezentuje się cała zawartość. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, czy też macie jakieś swoje stare gry planszowe z dzieciństwa jeszcze w domu. Czy może niestety wszystkie już zostały wyrzucone albo komuś oddane. Oczywiście filmik musi w tym momencie hałasować, bo musi być na nagraniu koniecznie.
Także ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. Pa, pa!